Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Tajemnice Ewangelii. Uczeń Chrystusa wobec Dekalogu. Z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 5, werset 17. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jezus ogłosił swoje prawo ujęte w formie błogosławieństw. Następnie ukazał jasno zgromadzonym wokół siebie uczniom, podał, na czym polega ich tożsamość. Takie podejście mogło sugerować odejście od prawa i proroków, ale nikt tak nie myślał i nie stawiał mistrzowi z Nazaretu podobnych zarzutów. Rozpoczyna on od jasnego oświadczenia. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Słowo przyszedłem wzywa do zastanowienia skąd i w jakim celu przyszedł. Dla słuchaczy było to pytanie ważne. Jezus głosi nowe zasady. Jakim prawem, na jakiej podstawie? Tych pytań jeszcze nie stawiano głośno. Jezus jednak wie, że one się pojawią. Będzie musiał wielokrotnie na nie odpowiadać. Teraz oświadcza, że nie znosi prawa, czyli go nie unieważnia. Prawo i prorocy nadal obowiązują. Jezus nie tylko ich nie znosi, lecz przyszedł w tym celu, by prawo i proroków wypełnić. Słowo wypełnić ma dwa znaczenia. Jednym jest zachowanie prawa. Ten, kto się z nimi liczy, wypełnia je. Jezus wypełni prawo co do joty, ale prawo i prorocy to nie tylko przepisy obowiązujące prawowiernego Żyda. To również szereg obietnic związanych z Mesjaszem i czasami mesjańskimi. Wypełnić prawo i proroków, to znaczy spełnić, czyli zrealizować wszystkie obietnice zawarte w starotestamentalnej Biblii. Jezus wypełni wszystkie obietnice, uczyni to w dwóch etapach. Pierwszego dokona w konspiracji, przechodząc przez cierpienie i zmartwychwstanie, drugiego zaś jawnie, w czasie swego powtórnego przyjścia. Oświadczenie Jezusa było odebrane przez słuchaczy przede wszystkim w wymiarze potwierdzenia autorytetu prawa mojżeszowego oraz zobowiązania Jezusa do jego przestrzegania. Wszyscy więc stróżowie prawa i proroków winni spać spokojnie. Jezus nie zburzy istniejącego porządku. Drugi wymiar wypełnienia będzie dopiero powoli dojrzewał w świadomości uczniów Jezusa. Jego wrogowie nigdy go nie uznają, a nawet na dowód tego, że nie jest obiecanym królem, przybiją go do krzyża. W taki to sposób, nie wiedząc o tym, przyczynią się do realizacji wielu przepowiedni i obietnic. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, werset 18. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Jezus mówi do Żydów, którzy przestrzegali prawa. Zapewnia ich, że to prawo zostanie wypełnione. Proces jego wypełniania jest długi i sięga aż do kresu dziejów. Rdzeniem prawa był dekalog przekazany Mojżeszowi na górze Synaj. Jezus oświadcza, że to prawo obowiązuje do końca świata. Inne przepisy mogły mieć charakter czasowy i stopniowo, w miarę jak były realizowane, czyli wypełniane, traciły swoją moc obowiązującą. Jezus zabiega o ugruntowanie autorytetu dekalogu. Na nim bowiem zbuduje świat swoich błogosławieństw. Autorytet Bożego prawa jest niepodważalny. Troska o niego jest jednym z ważnych zadań ucznia Chrystusa. Wyrażenie ani jedna jota, ani jedna kreska sygnalizuje potrzebę zachowania, czyli wypełnienia wszystkich wymagań prawa. Jezus ma na uwadze integralność prawa i jego niezmienność. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, werset 19. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.
Słowa o człowieku, który naruszy integralność prawa i cokolwiek w nim spróbuje zmienić, są ostrą przestrogą. Jezus adresuje te słowa do tych, którzy zachowują prawo, wprowadzając weń pewne własne poprawki, łagodząc choćby jego wymagania. Na tym bowiem polega znoszenie, czyli unieważnienie najmniejszych przepisów prawa. Taki zabieg polegający na doskonaleniu Bożego prawa według własnego uznania dowodzi braku szacunku dla autorytetu zarówno prawa, jak i prawodawcy. W prawie Bożym nie ma przykazań małych i wielkich. Wszystkie określają wolę Boga. Dzielenie przykazań na małe i wielkie nie ma podstaw. Chrystus prawdopodobnie ma na uwadze taką dążność ludzi, którzy koniecznie chcą wprowadzić klasyfikację przykazań, ale sami jej nie uznają. Jezus nie atakuje wprost grzesznika, który lekceważy jakiś przepis prawa. On wie, że na tej ziemi doskonałe wypełnienie prawa nie jest rzeczą łatwą. Dlatego uwaga proroka z Nazaretu dotyczy nie tyle popełniania grzechów, choć i one są napiętnowane, co nauczania możliwości złagodzenia Bożego prawa. To może być nauczanie słowem, ale w ewangelicznym rozumieniu dokonuje się przede wszystkim czynem, antyświadectwem. Jezus mówi o odpowiedzialności za innych w dziele wprowadzania ich na ścieżki lekceważenia prawa. Małość człowieka polega na wnoszeniu poprawek do Bożego prawa. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus nie wyklucza tych łagodnych nauczycieli z Królestwa Niebieskiego. Stawia ich jednak na samym końcu. Kontekst zaś świadczy o tym, że traktuje to jako zapowiedź, a więc ma na uwadze rzeczywistość eschatologiczną. W tej sytuacji wyrażenie najmniejszy w Królestwie Niebieskim należy rozumieć jako potępiony. Tak interpretuje te słowa tradycja. Trzeba przyznać, że takie rozumienie jest logiczne. W dniu ostatecznym lekceważący autorytet prawa jako najmniejsi w Królestwie Niebieskim zostaną potępieni. W jakiej mierze potępieni uczniowie Chrystusa pozostaną nadal obywatelami Królestwa Niebieskiego, tego wypowiedź Jezusa nie precyzuje. Na pewno jednak w piekle będą nadal obywatelami Królestwa, i ta ich godność będzie dodatkowym obciążeniem. Wszyscy będą im to wytykać, będą się bawić kosztem tej ich godności. Jezus zapowiada wywyższenie nauczycieli, którzy świadectwem i słowem uczą innych wypełniania wszystkich przykazań prawa. Oni będą najwięksi w Królestwie Niebieskim. Sami bowiem wypełnili prawo, a ucząc tego jeszcze innych, objawili swą odpowiedzialność. Dla ucznia Chrystusa takie postawienie sprawy jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, dekalog obowiązuje go nadal i nie wolno mu szukać sposobów obchodzenia zawartych w nim praw. Drugi powód dotyczy motywacji. Prawdziwą wielkość w Królestwie Bożym zdobywa się przez zachowanie prawa Bożego, czyli dekalogu. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, werset 20. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Wypowiedź zdumiewająca słuchaczy. Faryzeusze uchodzili za chodzącą doskonałość, sprawiedliwość. Oni zachowywali prawo i z jego przestrzegania uczynili cel swego życia. Z wypowiedzi Jezusa wynikałoby, że ich postawa wystarczy do wejścia do Królestwa Niebieskiego, że ono jest dla nich. Skoro zaś uczyli innych tego szacunku dla prawa i proroków, to powinni być wielcy w Królestwie Niebieskim. Mistrz z Nazaretu stawia swoim uczniom poprzeczkę wyżej niż stawiali ją faryzeusze. On jasno precyzuje, że nie znosi prawa i proroków, lecz wypełnia, a równocześnie ostatnim zdaniem zaznacza, że zachowanie prawa Starego Testamentu nie wystarcza do wejścia do nieba. Jezus szanuje prawo, broni jego autorytetu, ale sygnalizuje, że jego zachowanie to jeszcze za mało. Doskonałość prawa nie wystarcza, aby wejść do Królestwa Niebieskiego.
Uczeń Chrystusa winien prezentować wyższą doskonałość, opartą na wierze w Chrystusa i Chrystusowi, a nie tylko na prawie. Poprzeczka jest podniesiona ponad doskonałość określoną i wypracowaną przez faryzeuszów. To jest wprowadzenie do omówienia w ewangelicznym ujęciu poszczególnych wymagań dekalogu. Jezus przechodzi do precyzowania tych wymagań. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 21 do 22. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jezus doskonali przykazania moralne. Dekalog Mojżesza miał dwie tablice. Na jednej było 5 przykazań i na drugiej 5. Pierwsza zawierała prawa dotyczące wartości religijnych, czyli normowała odniesienie Izraelity do Boga. Na niej, jako przykazanie drugie, był zakaz malowania i rzeźbienia obrazów Boga. W Nowym Testamencie ten zakaz został uchylony przez sam fakt wcielenia Syna Bożego. On stał się widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. Nakaz czci względem ojca i matki został umieszczony w katalogu przykazań religijnych jako przykazanie czwarte, ponieważ odniesienie dziecka do ojca i matki oraz stosunek rodziców do dziecka kształtują w dziecku obraz Boga na całe jego życie. Rodzice są pierwszym i najważniejszym objawieniem Bożej dobroci, sprawiedliwości i miłości. Te przykazania dekalogu nie wymagały dopełnienia. One obowiązują uczniów Chrystusa identycznie jak prawowiernych Izraelitów. Jezus doskonali przykazania zapisane przez Mojżesza na drugiej tablicy, zawierającej zakazy o charakterze moralnym, czyli te, które normują układy między ludźmi. Pierwsze z nich dotyczy zabójstwa. Dawcą dekalogu na górze Synaj był Bóg. On był prawodawcą. Na górze błogosławieństw Jezus doskonali to Boże prawo. Nie mógł on powiedzieć: mój ojciec wam dał, bo wówczas doskonaląc prawo naruszałby autorytet ojca. Wybiera zatem bezpieczne sformułowanie: powiedziano przodkom, nie precyzując, kto powiedział. Jezus musiał się liczyć z odbiorcami i ich rozumieniem jego słów. To ważna zasada w przekazywaniu treści religijnych i moralnych. Termin powiedziano przodkom uświadamia słuchaczom, że prawo to obowiązuje od wieków i mieli dość czasu, by je doskonale opanować. Teraz nadszedł czas podniesienia wymagań. Z punktu widzenia pedagogicznego, czas od poznania zasady do zamienienia jej w życie jest czasem twórczym i w nim inicjatywa zostaje oddana w ręce uczniów. Dopiero po opanowaniu jednej sztuki pedagog może przejść do trudniejszych ćwiczeń. Ta zasada w pedagogice Boga jest przestrzegana. Słuchaczami Chrystusa byli wierzący i praktykujący Żydzi. Jezus bazuje na ich religijnej wiedzy. W czasach Chrystusa znajomość dekalogu w Izraelu nie podlegała dyskusji. Jak było z jego realizacją, tego nie wiemy. Dziś nawet w krajach chrześcijańskich znajomość dekalogu jest mała, a o jego zachowaniu trudno mówić. Natomiast mimo braku znajomości Bożego prawa, obserwujemy powszechne narzekanie na jego surowość, na zbyt wysokie wymagania. Tu należy się zatrzymać, jeśli chcemy iść dalej i śledzić wypowiedzi Jezusa. Ten, kogo nie interesuje dekalog, nie powinien wędrować dalej. Należy pożegnać się z mistrzem z Nazaretu i opuścić tłumy zgromadzone na górze błogosławieństw. Ten, kto pozostanie, powinien szybko przypomnieć sobie dekalog i sprawdzić, w jakiej mierze go zachowuje. To jest warunek twórczego uczestniczenia w rekolekcjach, jakie Chrystus głosi. Dalsze przebywanie na górze błogosławieństw przez tych, których prawo Boże nie interesuje i nie podejmują prób wprowadzania go w swoje życie,
pozbawione jest sensu. Kto zostaje, usłyszy znacznie mocniejsze wymagania niż te, jakie są podane w dekalogu. A ja wam powiadam, Chrystus przytacza Boże przykazanie nie zabijaj i przypomina najpierw sankcje, w jakie było ono zaopatrzone w tradycji. Zabójca podlegał sądowi. Następnie podaje głębsze rozumienie tego przykazania. Czyni to jednak nie w formie wyjaśnienia, lecz w formie swojego prawa. A ja wam powiadam. Taki zwrot musiał szokować słuchaczy. Oto autorytet Mojżesza jest uszanowany, ale autorytet Jezusa okazuje się tak wielki, że on sam doskonali interpretację tradycji. Jezus występuje jako prawodawca. Nie odwołuje się do żadnego autorytetu. Nie woła, to mówi Pan, jak czynili prorocy. Nie oznajmia, tak napisano, jak czynili uczeni w piśmie. Ale jednoznacznie stwierdza, ja wam powiadam. Oto autorytet prawodawcy, który doskonali swoje prawo. Takie doskonalenie prawa jest również formą jego wypełnienia, doprowadzenia do najwyższej doskonałości. Jezus wypełnia prawo. Przykazanie pozostaje bez zmian, obowiązuje tak, jak obowiązywało dotychczas. Nic nie jest odwołane, unieważnione, złagodzone. Prawo musi być ostre, bo tylko wówczas spełnia swe zadanie, tylko wówczas jest normą, której wymagania są powszechnie znane. Każdy, kto się gniewa, bez powodu, na swego brata, podlega sądowi. Jezus oświadcza, że w zakazie nie zabijaj mieści się nie tylko zabójstwo, lecz wszelki gniew na brata. Przykazanie nie jest ograniczone tylko do pozbawienia życia drugiego człowieka. Ono normuje odniesienia międzyludzkie. Ono stoi na straży pokojowych relacji. Gniew rodzi zabójstwo. Jezus wzywa, by przy zachowaniu przykazania nie ograniczać się tylko do czynów, ale uwzględnić także to, co rodzi się w sercu. Wzywa do odpowiedzialności za namiętność. Chrystus mówi o niewłaściwym, czyli niekontrolowanym gniewie, który może wyrządzić krzywdę drugiemu człowiekowi. Gniew jest darem Bożym, bazuje bowiem na pewnej rezerwie energii, którą można uruchomić i wykorzystać w chwilach trudnych. Istnieje święty gniew. On karmi odwagę potrzebną do walki o wielkie wartości i do trwania na drodze sprawiedliwości. Gniew mobilizuje człowieka. Namiętność ta należy do wyposażenia ludzkiego serca. Winna jednak być ściśle kontrolowana przez mądrość. Ta cnota wie, kiedy i w jakim stopniu wykorzystać siłę gniewu. Dlatego wiele kodeksów zawiera słówko gniewa się bez powodu, eike, tłumaczone również na próżno. Komentatorzy mocno podkreślają to określenie gniewu, by uzasadnić istnienie gniewu słusznego. On bowiem występuje w Piśmie Świętym i jest poczytany jako czyn chwalebny. Tak jest określony Pinchas, dokonujący w gniewie zabójstwa, czy wspomniany w Księdze Machabejskiej Matatiasz, broniący świętości ołtarza. W Ewangelii Jezus w gniewie wypędza przekupniów ze świątyni. Dekalog może być odczytany minimalistycznie, jedynie w wymiarze czynów. Jezus wzywa do jego maksymalistycznego, pełnego odczytania i to w wymiarze serca. Czyni jego zasady miarą ludzkich namiętności i wzywa do ich kontrolowania. Takie rozumienie przykazania obowiązuje jednak w gronie braci. Oto nowe spojrzenie na ucznia Chrystusa. Żydzi też nazywali się braćmi, ale pojęcie to Jezus łączy z gronem swoich uczniów. To oni stworzą nowe braterstwo oparte na spotkaniu z Nim. Po zmartwychwstaniu Jezus jasno nazwie uczniów swoimi braćmi. To braterstwo jest niezwykle ważnym wymiarem ewangelicznego życia. Nie idzie tu o to, byśmy nazywali się braćmi, ale o to, byśmy traktowali się jako bracia. Sama bowiem nazwa może ranić, jeśli odniesienie nie jest braterskie. Słowo brat w środowisku żydowskim było zarezerwowane dla Izraelity,
Poganie nie byli braćmi. Takie więc podejście Chrystusa było bezpieczne. Otwieranie oczu na pogan jako braci zostanie zostawione świętemu Pawłowi. Jezus tylko w nielicznych wypowiedziach sygnalizuje taką możliwość, ale słowa brat nie zastosuje do poganina. Potrafi natomiast zastosować do niego słowo pies. Wciąż trzeba mieć na uwadze proces komunikacji i rozumienie słów Jezusa przez słuchaczy. On wypowiada się niezwykle ostrożnie. Jeśli posłuży się słowami prowokującymi do myślenia, uczyni to po precyzyjnym sprawdzeniu sytuacji. U mistrza z Nazaretu należy się uczyć odpowiedzialności za słowa i trudnej sztuki komunikacji. Przy takim rozumieniu słowa brat, wyższe wymagania stawiane przez Jezusa obowiązują tylko Jego uczniów. Podnosi On poprzeczkę uczniom, a nie wszystkim Żydom. Pozostali mogą ograniczyć się do minimalistycznego rozumienia i zachowania dekalogu. Uczeń zaś jest zobowiązany do kontrolowania swoich odniesień wobec braci. Dopiero wówczas opanowany przezeń gniew będzie siłą twórczą również w stosunkach z innymi ludźmi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł głupcze, bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jezus stopniuje gniew. Stopnie zaś określa według siły upokorzenia zawartego w słowach kierowanych do brata w gniewie. Stopnie gniewu z punktu widzenia podanych przez Jezusa słów nie są tak jasno widoczne, przynajmniej dla nas. Nie wiemy, jak odbierali je słuchacze i jaki ciężar miały one dla nich. Kara jednak, jaką podaje za nie Jezus, jest straszna i nieprawdopodobnie mocno stopniowana. Sąd lokalny za gniew, najwyższy sąd za słowo raka, wieczne potępienie za słowo głupcze. Sankcje więc są przerażające. Samogniewanie się na brata wystarczy jako podstawa do wezwania człowieka przed sąd. Jezus ma na uwadze trybunał sądowniczy działający w każdym większym środowisku żydowskim. Jest to identyczna sankcja, jaką tradycja żydowska przewidywała za zabójstwo. Słowo raka zawiera pejoratywne określenie człowieka, w którym jest zawarta pogarda. Święty Jan Chryzostom powiada, że w jego czasach to słowo funkcjonowało jako pełne wzgardy, ty taki. Za tego typu zlekceważenie drugiego człowiek winien być postawiony przed najwyższym Trybunałem Sprawiedliwości, jakim w Izraelu był Sanhedryn. Natomiast wypowiedzenie do brata słowa głupcze zasługuje na karę wiecznego potępienia. Jezus nie wykreśla tych słów ze słownika. On wzywa swoich uczniów do odpowiedzialności za słowo wypowiadane w gniewie. Dlaczego w Biblii Tysiąclecia przetłumaczono słowo głupcze jako bezbożniku, trudno powiedzieć. Oryginalny tekst na to nie pozwala. Tradycja jednoznacznie używa słowa głupcze. Odmówienie człowiekowi rozumu i sprowadzenie go do poziomu stworzeń nierozumnych jest największym ubliżeniem. Cierpi na tym nazwany, a kompromituje siebie ten, kto brata nazywa głupcem. Słowa wypowiadane w gniewie obciążają nasz rachunek. Odpowiadamy za nie w 100%, ponieważ odpowiadamy za wybuch gniewu. Brak panowania nad gniewem przynosi tragiczne dla nas skutki, sięgające w wieczność.
Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie niech go strzegą. Święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe usłysz nas, Christe wysłuchaj nas, Christe wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.